Cześć, z tej strony Dominik i witam Was dziś w Farming Simulator 2019. Jak po miniaturce i tytule widać, wydaję dziś 60 do farminga, tak? Aż dziwne, że wydaje, mimo że miałem nie wydawać. A to za sprawą mojego ziomka z okolic. Chciałbym mu zrobić modyfikację. Jego 60, którą ma w rzeczywistości, bo 40 już tam ma. Trochę moje przerobił sobie po swojemu i jeszcze 60 mu brakowało. No i zaczął przerabiać, oglądać moje poradniki, co jak, dodawać po swojemu wszystko, no ale mu nie wychodziło i uśmiechnął się do mnie, żebym mu zrobił. No dobra, przerobiłem mu 55 na 60, co kiedyś wydałem 55. Przerobiłem, dałem, poprawił sobie coś tam jeszcze kilka pierdół i sobie gra. No i stwierdziłem, dobra, leży sobie już prawie tydzień ona na dysku, czemu nie wydać? Więc dziś do Was ona sobie leci. Ale zanim pokażę Wam, co ona posiada, jak wygląda w grze, powiem jeszcze kilka informacji. Teraz będą komentarze, że znów wydaje ulepy, że modyfikacje jakieś są składane z kilku jakieś, no jak to piszą ludzie ulepy, że można do 60 założyć tłumik o 40 lub 40 do 60 na odwrót i tak dalej. Jeżeli ktoś nie zna historii, jak to kiedyś było w PGR-ach, w SKR-ach, w innych spółkach i tak dalej, tam jak się rozwaliła skrzynia biegów, czy cały tylny most w 40 lub 60, to cieli na puszczonkę, czyli tam rozkręcali, silnik wyjeżdżał, wkładali od innego traktora silnik i dalej jeździli. W ten sposób powstawała 60 z mostem o 40 lub 40 z mostem od 60 lub takie inne ulepy, składaki powstawały. Dlaczego jeżdżą po ulicach, może u was na wsi, wy macie 60 z kabiną czesko, z kołami o 40, z obciążnikami 40 czy 55, lub inaczej wam powiem, tłumik jakiś inny czy coś, co też takie ulepy. Nie wiem, mamy silnik 40, korpus 40, ale kabin od Zetora 5211 powiedzmy. Takie kiedyś jeździły u nas po polskich wsiach, u nas na wsiach, no jeździły takie traktory i jeżdżą do dziś. Tak wygląda życie w Polsce. Ulepy to jest norma na co dzień, więc ktoś, kto komentuje mi, że o, modyfikacja ma, może chce zrobić tłumik od 60, a jest silnik o 40 i coś tam jeszcze ma dodane jakieś pierdoły, to jest tylko takie, jakby to powiedzieć, możemy sobie zrobić własną 60, własny mod. Tak jak mamy, nie wiem, wasze dziadki, pradziadki mieli, ojciec ma, wy macie po PGR-ze, po SKR-ach i tak dalej. Takie składaki, czyli wy, jak to mówicie, ulepy. No właśnie, takiego ulepa dziś wydaje, mimo że miałem już tego nie wydawać, no ale tak wyszło. Przechodzimy sobie do sklepu. Jest nasz wspaniały sklep. Małe ciągniki. Na sam koniec idziemy. Tak wygląda ona właśnie w sklepie. Coś takiego wygląda. Coś takiego ma mój kolega w tym właśnie wydaniu. Chciał, to ma. Oczywiście żadnych błędów nie ma, jak to standard w moich modyfikacjach. Też właśnie piszę, że wydaje wuj błędów, chociaż tak nie ma. Błędów żadnych nie ma. I o tym właśnie, co mówili, że jest 60 z ośką 40, z kołami 60, z światłami 55, z jeszcze z jakimiś innymi pierdołami. No ale ktoś nie wie o tym, że tak kiedyś było naprawdę, że no ale już dobra, nie będziemy tego komentować, bo naprawdę szkoda jest na takich ludzi strzępicieli, jak to mówią. Marka kół to jest wybór oś, mamy oś o 40, oś 55 i 60. Oczywiście mój kolega ma 60, więc wybierzemy oś od 60. Nawet kiedyś, jak mi opowiadał mechanik stary, który robił na PGR-ze, mówił, że jak wychodziły ostatnie 55, to już miał zakładane ośki od 60. To samo z silnikami już później, trochę inaczej było, wyglądały silniki i tak dalej. Jak 55 ostatnio wychodziły, to już wychodziły te silniki, co były w 60 na początku wychodziły. W ogóle serie się nakładały, jak wychodziły z fabryki. Że poczytajcie na internecie, poglądajcie filmiki na YouTube, jak to było kiedyś, a dopiero komentujcie moje modyfikacje. Dzieciarnia zajebana. Dobra, mamy od 40, posiada oczywiście dwie magownice. Tak samo jest i przy kierownicy. To już od 55 posiada jedno i jest drążek, który trzyma obie strony. To samo jest i w 60. Ustawienia kół R16, R18, a la balony i jeszcze jest napęd 4x4 bez ustawienia żadnych kół. A napęd jest nówka, dlatego jest tak nawet pomalowany. Tak sobie kolega chciał, że tak mu zrobiłem.
Zaczep przód bez niczego, sam zaczep lub zaczep i obciążniki tak jak on ma ustawione. Tu też nic nie zmieniam, to chciał, tak jest. Obciążniki tył, on ma oczywiście oryginalne 60, czyli te. Ale możemy sobie założyć obciążniki od 60, ale bez obciążników, czyli sam ten korpus. Możemy zaczepić sobie od 55, czy tam 40, jak to mówi. Lub od te 40, ten sam też korpus. Jeszcze co, 40 na, chyba na 8 śrub, czy na jakoś tak, że na 4, czy 8 śrub, jeszcze więc jest tego więcej. Ale ja tego już nie będę też tu modyfikował zbytnio. Jest ta od 60, dalej. Maska bez maski, maska sama, maska z klapą otwieraną, maska z siatką, tą kratką. Ma oczywiście kratka od 60, nie od 55. Jest jeszcze światło od C355 i światła od 60. Na przykład mój wujek miał światło od 60, naklejki od 60, ale tylny zaczep już był od 55, była zarejestrowana chyba jako 60 ona. I coś jeszcze na silniku miał jakieś numery 55, chyba coś takiego było, że to był taki składak typowy, jak kiedyś mój wujek miał. Nawet siedzenie ma i kierownicę ma 60 względem 55, które wcześniej wydałem, co nie? Tunik bez, mamy oczywiście 40 czarna, 55, 60, 62, 63. Jest, on ma chyba 60 tą lub 60 tą, nie, chyba to krótszą ma. Silnik 55 to tylko się różni moc oraz światła. Światła są teraz od 55 i moc, teraz silnik będzie od 60, czyli światło się zmienia te od 60. Mamy jeszcze 55 z turbo. Widzimy, turbo jest lub 60 z turbo, to też zmiana tylko świateł i mocy jest. Ale on ma zwykły silnik od 60 i te właśnie światła. Konsola ładowacza on raczej nie ma, on ma chyba inny traktor z turem, ale dobra, mieszę o to. Do tej konsoli pasuje idealnie tur, który wydałem w Swertkim i on będzie właśnie w opisie. Oraz pasuje idealnie do niego tur, który wydał w po modpacku, w tym paczce driver z Gracjanem. Też od nich tur pasuje idealnie pod te. I jeszcze pasuje od Polish paku, od Krasia też tur. Ten 3B chyba, jak dobrze pamiętam, 3 sekcyjny do 60 3P. To też idealnie pasuje. Dobra, kabiny, tu nic się nie zmieniło, jest oczywiście puszka standardowa, taką właśnie chciał, taką ma. Jest jeszcze puszka rożowania i naglaki, to wszystko. On ma taką puszkę z czerwonym dachem, taką chciał, taką ma. Coś w tym stylu i błotniki. On ma błotniki oczywiście takie żółte, standardowe, metalowe. Taki sobie kupimy. Jeszcze widzimy, żadnych błędów nie ma. Okej. Dobra, to jest mój warsztat. Kto nie oglądał odcinka, zapraszam. Poprzedni odcinek był właśnie jak ten warsztat robiłem sobie. Oczywiście gram na Audimac. To jest nasza ta 60. Wspaniała 60, którą zaczął przerabiać. Niestety mu się nie udawało. Ja zrobiłem mu z 55, chciał kolega, ma kolega. I to wszystko. Tak właśnie wygląda dookoła. Wejdziemy, to samo jest to 55, tylko jako 60 teraz zrobiona. Ze śmietanką, oczywiście śmietanki, on nie posiada takiego czegoś, ale mu się spodobała, więc też ma. Odpalanie na Enter, ja taką są ustawione. Tam dźwięki sobie on sam wybrał z jakiejś modyfikacji z internetu. Tylko powiedział, żeby to wstawić, bo tam błędy wywalały, jak sobie edytował. A tak wszystko powinno. Nie powinno, ale działa. Działa w procentach. Nie ma słowa powinno. Wszystkie animacje standardowo. To samo jak gasimy. Są animacje. Tak wygląda. Ona no, tam sobie gram na Audimach, jak mam czas, czyli po robocie, czy po szkole. To wygląda. Wszystko działa prawidłowo. Kurwa, znów traktor, który lata. Mi się podoba, szczerze. Oczywiście światełka też są podświetlane, wszystkie te tablice i tak dalej. Światełka też są, żeby nie było. No mi się podoba takim wydaniu ta 60, tako jak ma, na tych teksturach. Idealo, prima sort, jak to mówią. Co tu jeszcze więcej dodać? Pragnę dodać, że to wszystko. Raz typek do mnie napisał, obejrzyj filmik u Herosa. Tam napisał, jaki oglądam. Pokazywał jakieś tam najnowsze modyfikacje w tygodniu i był Ursus C3011, no bo nie pamiętam, jaki duży Perkins, chyba czy ten 3 lub 4-cylindrowy, ten duży. No dobra, fajnie, super, oglądam, ciekawe, oglądam, no fajnie wygląda, co nie?
pokazuje w sklepie konfiguracja, tam jest obciążniki jeden mafia solec, a ja takie, aha, już wiadomo pod czym podstawił. Podstawił pod mojego dużego Ursusa, tego co wydawałem kiedyś z rdzewiałego. No i już mija 4 czy 5 miesięcy od wydania jego, a wy dalej, dzieciaki, edytujecie go, podstawiacie pod niego inne modyfikacje, wydajecie bez zgód, bez żadnego napisania kto jest autorem i tak dalej. No, pobrałem tą modyfikację, która ważyła 160 MB, aż tyle. I co się zdziwiłem, no byłem podany w autorach, w Moddesk, w XML, wszędzie byłem podpisany jako PSZero, tylko brak naklejki, ale to już. Dobra, już nie będę się o to kłócić, bo i tak nikt tej naklejki nie lubi. W tej książce jest naklejka, koledze nie przeszkadza naklejka. Kolega szanuje autorów i naklejka zostaje. No tak jest. Co tu jeszcze chciałem dodać, że modyfikacji żadnych nie będę wydawał na bieżąco, a to jest modyfikacja, o którą mnie poprosił ktoś. Osoba jedna do mnie napisała, czy może wydać modyfikację, którą ona przerobiła po swojemu. I stwierdziłem, że dobra, ale musisz jeszcze kilka błędów poprawić. Więc jak masz coś, chęć wydać na moje jakąś modyfikację, którą sobie podstawiłeś, czy tam zedytowałeś, napisz do mnie, dogadamy się spokojnie. Nie bądź cyganem, nie wydawaj modyfikacji bez zgód przy wadze 160 MB, skoro taką 60 można z takim oskryptowanie wydać w wadze 16 MB, a nie 160, no szanujmy się. A ten odcinek to wszystko. Zapraszam na inne odcineczki. Dzięki za oglądanie. Pobierajcie, oceniajcie, kciuki w górę, subskrypcje, udostępniajcie, siema. Zapomniałem jeszcze dodać. Wydając tą 60, mogę powiedzieć, że już mam wszystkie od 40 do 63P.